Okay, I need to get dressed now. I don't think I'll be moshing today. Dobra, Warren. Co mi napisał? Proszę po prostu, ciao. Dobrze wiedzieć, że nie wysadziłeś wczoraj Blackway, chociaż swoją drogą to kino jest dość popularne, więc kupujemy bilet teraz. Pozwolę ci zająć się popcornem. Innymi słowy, nie możesz się już wycofać. Okej. Okay. Dobra. I still feel guilty for not busting out of here to stop David from hitting Chloe. Wow, I remember this old phone. We decorated it together. Oh, stary model. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Holy shitballs. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Chloe, kasa już. Jestem. Jeszcze nie mam twojego hajsu. Moje ostatnie ostrzeżenie, załat kasa. Kasa ma być na teraz szmato. Ok. I was such a wuss to cower in the closet while David hit her. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Dr. J. Carswell, tajemnicza pogoda, nauka nadprzyrodzona. At least we haven't been identified yet. Jest. Policja i straż pożarna odpowiedziały na zgłoszenie dotyczące włamania i aktu wandalizmu na terenie kampusu Akademii Black około godziny 1:30. Policja nie chce zdradzić, czy wytypowała podejrzanych. Policja aresztowała nagiego mężczyznę z mieczem krzyczącego pączki całą dobę. Do incydentu doszło na Peckinpah Road około 20:52. Niezidentyfikowany do tej pory mężczyzna był pod wpływem napojów energetycznych i metamfetaminy. Został on zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. LOL. Thank God she's okay. I wonder when I can visit her. Uczennica Blackwell w stanie stabilnym. Według najnowszych doniesień stan Kate Marsh, który próbowała popełnić samobójstwo w Akademii Blackwell, jest w stanie stabilnym pod stałą kontrolą Centrum Medycznym Arcadia Bay. Aktualnie brak więcej informacji. Okej. Czy tu coś jeszcze mamy? Sprzęt Hi-Fi. Sprawdź. Wow, sir. That was my 10th birthday. O mój Boże. Oh, damn. Chatrox, dzięki wielkie za followa. Dzięki. Portfel? The fact that she put the photo next to Rachel is so touching. Gumeczki. No tak, trzeba być zabezpieczonym. Dobra, no to skorzystajmy z okazji i poczytajmy troszeczkę, bo mamy do nadrobienia trochę stron. Dobra. No, schowałem się w szafie, po czym David wparował do pokoju wkurzony na rozbębnioną muzykę. Był nawet straszniejszy niż na kampusie. Był u siebie, oskarży Chloe o kradzież jednej z jego splów. Wtedy wszystko się zestrało. David znalazł jointa Chloe i zaczął się na nie wyżywać. Postawiła mu się i ją uderzył. Sukinsyn. Myślałem, że Chloe będzie wkurzona, że jej nie pomogą, ale jej zdanie by nic nie dało. Zdecydowaliśmy się stamtąd prysnąć, żeby móc nadrobić ostatnie lata jak najlepsze przyjaciółki. Na koniec dnia podziwialiśmy z Chloe zachód słońca przy latarni morskiej. Była odprężona i powiedziała mi więcej o Davidzie i jego mega paranoi. Zarówno w szkole, jak i w domu wszystko nabrało sensu. Chciała wiedzieć, dlaczego Chloe była w łazience z Nathanem Prescottem. Powiedziała, że gość handluje narkotykami, a ona chciała go zastraszyć, żeby spłacił jakieś jej kredyt. Dziwne, jak wiele się zmieniło, odkąd bujałyśmy się razem jako 13-latki. Później miałem kolejny koszmar. Pełnie byłam nieopodale latarni w czasie burzy, tylko tym razem goniłam łanię
widmo, aż do samej krawędzi klifu. Widziałam, jak tornado niszczy wszystko na swojej drodze i ponownie czułam zacinający zimny deszcz, ale... Deszcz. Latarnia morska rozpadła się na moich oczach, a ja czułam bezsilność, widząc, jak tornado zbliża się do miasta. Wtedy Chloe mnie obudziła i opowiedziałam jej o tym, co widziałam. Jakby tego było mało, pod koniec dnia z nieba zaczął padać śnieg. Ciepły wieczór. To było tak dziwne... To było takie dziwaczne, piękne i złowieszcze zarazem, zwłaszcza, że byłem wtedy z moją przyjaciółką. I po tym pozytywnym akcencie w końcu mogłem położyć się i odespać ten dzień. Tak, daję to na YouTube też. Też Live is Strange też pojawi się u mnie na moim kanale YouTube'a. Pewnie coś w przyszłym tygodniu, także może trzeba wyczekiwać. Nie, jeszcze nie ma. Jest w przygotowaniu. Dziś obudziłam się jako inna osoba, nawet jeśli nikt inny tego jeszcze nie wie. Po wczorajszych akcjach z moją zdolnością cofania czasu uratowałam życie Chloe i innych szalonych wydarzeniach w Black Hole muszę założyć, że wszystko się zmieniło. A ja myślałam, że podzielenie się moimi fotografiami ze światem będzie ciężkim życiem. Po tym jak Chloe podrzuciła mnie wczoraj do internetu, próbowałem dowiedzieć się coś więcej o dziwnym opadzie śniegu, ale miejscowi meteorologowie są póki co w kropce. Byłam tak nabuzowana, że całą noc czytałam o czasie i fizyce. Nieźle. No, na pewno się pojawia, tylko mówię, no, muszę mieć czas, żeby to tam ładnie przygotować. Bo ja to nagrywam lokalnie, ja to jeszcze renderuję, bo to, co nagrywam, to jest surowy materiał, to tam dosyć dużo waży, więc no, tak to dokładnie. No, dzielę to na jakieś części, po jakieś pół godziny, 40 minut, w zależności jak tam mi się pokroi. No. Dobra, następna strona. Ponieważ nie jestem Warrenem, koniec końców wiedziałam jeszcze mniej niż na początku. Wydaje mi się, by moja wiza tornada i opady śniegu były jakoś powiązane, ale już nie mam pojęcia, w co wierzyć. Cieszę się, że znów kumplujemy się z Chloe. To musiało być przeznaczenie. Teraz muszę skorzystać z prysznica i przygotować się na śniadanie z Chloe. Umieram z głodu. W łazience spotkałam Kate i poprosiła o zwrot październikowej krainy. Uwielbiam tę książkę, muszę sobie kupić swoją. Oczywiście Victoria i Taylor musiały wleźć do środka i wyśmiać biedną Kate przez tamto nagranie. Na dokładkę napisały link do niego na lustrze. Naprawdę nie rozumiem, jak one mogą tak się zachowywać. Victoria ma wszystko, co jej daje traktowanie Kate Marsh w ten sposób. Powinniśmy zachowywać się jak dorośli, a wychodzi istnie Battle Royale bez dystopii i wybuchających głów. Tylko Victoria potrafiła sprawić, że czułam się brudna pod prysznicem. Atmosfera się zagęszcza, ja nie mam jak uciec. Po tym jak musiałam słuchać rozmowy Victoria i Taylor o filmiku z Kate, wróciłam do mojego pokoju, dostałam w nim ten chory fotomontaż. Tylko Nathan byłby na tyle posrany. Świadomość, że Nathan był w moim pokoju zrobił tę dziwaczną galerię, mnie przeraża. Powinnam zachowywać się ostrożnie. Teraz już niemal chcę tego monitoringu. Czyli mogliśmy w sumie cofnąć podpis, monitoring, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakby tego było mało, dostałem dziwną wiadomość z zastrzeżonego numeru. Nathan? Victoria? Sama nie wiem. Muszę na siebie uważać. Musiałam jeszcze oddać Kate książkę, więc zeszłam do jej pokoju. Weszłam do jej pokoju. No, wiedziałam, że jest z nią źle, ale nie, że aż tak. Wszystkie światła były wyłączone, żaluzje zasłonięte, jak w jakiejś emo gotojamie, a Kate jest przeciwieństwem emo, czy go tam płakała po ciemku. To było tak przykre. A jeszcze bardziej przykre było to, że chciałam jej zrobić zdjęcie w tej nieszczęśliwej pozie. Dobra. No, kontynuujmy. Chloe doesn't seem too upset she didn't take that money from the handicapped fund. I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. So... You never really told me if you had a serious boyfriend while I was away. Not serious. Hella stupid, usually. I went through a boy toy phase. Among other things. I can't see you with any of the guys around here. Because you have a good eye.
That's why I was so glad Rachel came along to rescue me. Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have too. Smart, Yuri. Sexy, and sassy. Like me, right? Well, duh. Maybe Rachel would have fought over both of us. You wish. Then again, maybe. You're a photographer and she wanted to be a model. Okej, dobra. Czas się ubrać. Ugh, still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Okej. Zobaczmy, co tutaj mamy. Time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. Ooh. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. Ooh. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. I double dare you. Kiss me now. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh yeah. Bez zastanawiania. That was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Good job me, good job me. Dobra, bo teraz ubranka. Podarta ta koszula. Looking sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, shaka bra. Shaka bra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. Ooh. I have to wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Nie mamy się bawić w cofanie czasu, co? Chyba się pobawimy. Oh my god, that smells so amazing. It's like when we were kids here. Dobra. Dziękuję ci z całego serca za pomoc na dachu, tylko ty zwracałeś na mnie uwagę w szkole, tylko dla ciebie coś znaczyło, muszę wierzyć, że zostałaś zesłana, aby dać mi nadzieję. Zrobiłaś o wiele więcej niż tylko to. Mój ojciec też jest wdzięczny, zawsze będziemy się za ciebie modlić. Pozdrowienia, twoja przyjaciółka Kate. Hej Kate, cieszę się, że się trzymasz. Odwiedzę cię, jak tylko będę mogła, obiecuję. Oh yeah. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Lustro? Fotka? Cykniemy? Cyk, cyk! Tak, tak, uratowałem Kate. Dobra, fotka jest. A, nie możemy tego kliknąć niestety. Szkoda. Szkoda, że on był. What's ironic is I always hated it when Chloe used my toothbrush. Tak, zamki trzeba umyć. Bo oddech jest nieświeży. Feels so good to wash my face after all that chlorine. And hiding. You know, I haven't gone through a dyeing my hair blue phase yet. Maybe it's time. Jest opcja użyj? Chloe has had this damn dirty pirate towel since we were kids. Serious flashback. Łe, to ja tu mogłem cię iść wyprysznicować. Marnowałem okazję. Nie, tam chyba nie będziemy wchodzić. Tu sobie zajdziemy. Nie będziemy myszkować, skoro są kamery. Hmm.
Joyce. Good morning, Joyce. Rachel. I mean Max. Rachel. Oh, you startled me. But you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Jajeczka z boczkiem. Eggs and bacon all the way. Remember when you guys would sleep in until I yelled out, wakey wakey, eggs and bakey. Totally. We'd wake up so fast. So this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the actual eggs and the bacon. Eggs and the bacon. I can handle eggs and bacon. Jajeczko. The eggs always come first, as Joyce used to say. Płatki. Baconik. I should evolve and become a vegan, but bacon. Oh. Baconik, baconik. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in LA. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. I hate to even think this, much less say it out loud, but... I think Rachel is in serious trouble. I know. I watch those awful true crime shows, and it makes me ill if I think about Rachel ending up on one. So I don't think too much. I see why Chloe is so obsessed with finding her. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Ooh. Maybe. Rachel was so much cooler than me. You think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past 5 years? Doubt it. Did she really? 5 years ago feels like 1,000 now. And that makes me what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. Oh, youth, youth. Siemka, siemka, Alfaz. Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Okej, okej. Nie, dobra, zobaczmy. Oh man. I don't want to be famous for this. The Independent. Nagłośnik dziwny idzie w dzień zaćmienia i nadciąga apokalipsa. Uczennica Blackwell powstrzymuje koleżankę przed samobójstwem. O kurde. I'm glad that's creamy and not crunchy. I guess nobody waters the plant. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. Bring those eggs and bacon to my belly. Into my belly. Belly, belly. Ktoś dziwnie trzyma ten widelec, nie? Czyli mi się tak wydaje. Masło orzechowe? Dobra. Seeing you again. Ah, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wowzer. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was
was the last picture he ever took. He had his car out right after this, and... And... I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. Ooh. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering, or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. O 16, LFS. O 16. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Pójdź, kurzej. No shit, it needs a password. How about step douche? Try again. I need more clues. O mój Boże. Dobra. Maybe I could try stepdad for the password. Szczęśliwie 18, Chloe, tak się cieszę, że dziś urodziłaś. Dziękuję za wprowadzenie mnie do rodziny. Kocham cię, twój ojczym. Arcadia Bay, pozdrowienia. Try again. Dobra, czyli szukam dalej hasełek. Jak tam na filmie LFS? Nothing to see here. Okej. Czyli tu nic nie będzie. Łódka? Naturally David would buy a heavy duty military padlock. I can even see the combination. That might be a useful password. 71-71, spoko. Nothing in it. Dobra. Tu raczej nic. Szuflada, zobaczmy. Maybe this ID number might work. A, to jest ID jego tam. Dobra. Okej. Sprawdzajmy, co tu jeszcze jest ciekawego. I could try the license number for the password. Dobra. A teraz chyba w kinach jest jakaś komedia fajna. Chloe can't get another gun now, unless she steals it back from Frank. Coś tam odnośnie bodyguarda, czy coś w tym stylu? Książka jeszcze. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Powrót do domu, poradnik dla weterana autobusu pukinga Jamesa Edwarda. No, zaraz zobaczymy, czy to będzie to. Obviously David's parents care about him. That date might be a good password. Poszukajmy pierwszych wszystkich takich wskazówek. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Nowożeńcy, okej. Okay. Dlatego właśnie tak jeszcze... nóż. Even David Madsen might be an angel to somebody else. Dla mojego anioła w terenie, skrzydła do góry. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Słonka? Joyce might as well have wrote, let's get married. To zaszczyt
cię u nas gościć. Miło wiedzieć, że dżentelmeni nadal istnieją. Nie mogę się doczekać kolejnego spotkania. A tak w ogóle jestem Joyce, gdybyś zapomniał. Lol. That might be a useful password. Restauracja, dwa wieloryby, rachuneczek, okej. Okay. Bodyguard o właśnie, o ten film mówiłem, bodyguard zawodowiec. Atomowa blondynka, no też. No welcome back, tak, welcome back. Dobra, to chyba wszystko żeśmy? Chodźmy jeszcze tutaj do. David has been dragging his head around since 2001. Okej, okay, David Manson, łowca jeleni w Dallas, nagroda pojedynczego strzału 2001. No, zobaczmy, czy to wszystko? Bo tak, tu nic więcej nie ma. Dobra, to próbujmy. Rodzina. Score. Voila. The hacker strikes again. Whoa, spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. Why does David care? Profil Rachel Amber. Rachel nie chodziła na lekcje przez cały tydzień. Frank i Rachel znowu się spotykają. Rachel unika swojego internatu. Śledziłem Rachel do latarni morskiej. Raport policyjny z Arcadia Bay. Numer sprawy 678. Oficer raportujący Anderson Berry. Raport ze zdarzenia. Rachel Amber lat 18 została aresztowana o godzinie 2.35 w Akademii Blackwell za posiadanie nielegalnej substancji. Zdarzenie to opisał David Madsen, szef ochrony ośrodka, który już zauważył ją próbującą ukryć lub zabezpieczyć podejrzane na nie wyglądającą torbę. Oficer ten został wezwany na przesłuchanie pani Amber, która wszystkiemu zaprzeczyła i dopuściła się gruźb. Jej pojemnik zawierał liczne nielegalne substancje. Załączniku dokładny opis. Silver 3 mam aktualnie. Tak. Ja nie gram tego zbytnio w CSika, więc wiesz... Dobra. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Dobra. Kate M idzie tą samą drogą do każdej klasy. Usłyszałem rozmowę Kate Dany o zapłaceniu do klubu Vortex narkotyki. Widziałem Kate na spotkaniu tej grupy kościelnej. Kate siedzi w ławce dłużej niż inne uczennice narkotyki. Kate pomagała Jeffersonowi po lekcjach. Nie ufaj dorosłym facetom za brudką. Kate unika towarzystwa od imprezy w klubie Vortex, narkotyki. Próbowałem porozumieć z Kate o imprezie, zdenerwowała się, uciekła winna. Aha. This is so wrong. Oh, creepy bastard. Aha. Profil Max Cloud, znane pseudonimy Max Shona, Max Faktur, Mrocznianiu. Plan zajęć Max, okej. Okay. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad and mad. Nie wiem, Tekko. Brakuje czasu na Overwatcha, niestety. Nice breakfast. David, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was Blackwell students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not... now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her.
Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even hit your stepdaughter. I do respect your service, but you don't respect anybody. Chloe was doing drugs. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Gorąco. I don't want to see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. Ostro. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand? Całe szczęście. Nie obwinia mnie. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one.